Astrolabium to przyrząd służący do pomiaru wysokości gwiazd nad horyzontem albo słońca w południe. Pozwalał też wyznaczyć szerokość geograficzną statku na morzu. Arabscy żeglarze używali go już w VIII wieku. Widzisz trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długości 3 i 4, a przeciwprostokątna to 5. Oznaczmy ten kąt ostry literą alfa. Wyznacz samodzielnie sinus, cosinus i tangens kąta alfa. Sinus alfa to stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa i przeciwprostokątnej, czyli 3 piąte cosinus alfa to stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa i przeciwprostokątnej, czyli 4 piąte. tangens alfa to stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa i drugiej przyprostokątnej, czyli 3 czwarte. Wiesz już, że w trójkącie prostokątnym dwa kąty wewnętrzne są ostre, a trzeci kąt to kąt prosty. Nie ma możliwości, aby trójkąt prostokątny był jednocześnie rozwartokątnym. Okazuje się jednak, że sinus, cosinus i tangens istnieją także dla trójkątów rozwartokątnych. Schowam najpierw literę alfa, która w tym przypadku oznacza kąt ostry. Zobacz. Mamy tutaj kąt rozwarty. Nazwijmy go beta. Jego sinus to 3 piąte, cosinus to minus 4 piąte. A tangens to minus 3 czwarte. Dla kątów rozwartych, czyli takich, które są większe niż 90 stopni, ale mniejsze niż 180 stopni, sinus jest dodatni, a cosinus i tangens są zawsze ujemne. Dla kątów ostrych, sinus, cosinus i tangens są zawsze dodatnie. Zapamiętaj tę różnicę. Pokażę ci, dlaczego tak jest. Wróćmy do trójkąta prostokątnego i nanieśmy go na układ współrzędnych w taki sposób, żeby wierzchołek przy kącie alfa był w początku układów współrzędnych, a jedna z przyprostokątnych pokrywała się z osią X. Wtedy ten wierzchołek znajdzie się w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych, czyli w tej. Zobacz, ten wierzchołek trójkąta znajduje się w początku układów współrzędnych, czyli w punkcie o współrzędnych 0, 0. Jakie współrzędne mają pozostałe wierzchołki tego trójkąta? Współrzędne tego wierzchołka to 4 i 0, a tego 4 i 3. Czy dostrzegasz związek między długościami boków trójkąta prostokątnego znajdującego się w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych, a współrzędnymi wierzchołków tego trójkąta? Ten bok leży na osi X. Jego koniec ma współrzędne 0 i 4 a jego długość to 4. Ten bok jest prostopadły do osi x, więc pierwsza współrzędna tego punktu to też 4. Współrzędna y to 3. Długość tego boku to też 3. Długość przeciwprostokątnej to 5. Gdybyśmy jej nie znali, moglibyśmy obliczyć ją stwierdzenia Pitagorasa. 3 do kwadratu dodać 4 do kwadratu to przecież kwadrat długości przeciwprostokątnej, czyli w tym przypadku 5 do kwadratu. Wyznaczmy teraz sinus, cosinus i tangens kąta alfa korzystając ze współrzędnych. Aby to zrobić, potrzebujemy współrzędnych dowolnego punktu znajdującego się na ramieniu kąta alfa. W tym przypadku najłatwiej będzie wykorzystać punkt, który znajduje się w tym miejscu na ramieniu kąta alfa. Jego współrzędne to 4 i 3. Zauważ, że współrzędne tego punktu zawierają w sobie długości boków przyprostokątnych. Współrzędna x to długość tego boku, a y tego boku. Długość przeciwprostokątnej to odległość tego punktu od początku układów współrzędnych. Oznaczmy ją literą r. Sposobem na obliczanie funkcji kąta rozwartego jest właśnie użycie współrzędnych zamiast długości boków. Sinus kąta alfa w tym trójkącie to 3 piąte, czyli y przez r. Cosinus alfa to 4 piąte, czyli x przez r, a tangens alfa to 3 czwarte, czyli y przez x. Za chwilę wykorzystamy te wzory do obliczenia wartości funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego. Narysujmy kąt rozwarty beta tak, aby koniec jego ramienia był symetryczny względem osi Y do punktu o współrzędnych 4 i 3. Jakie współrzędne ma ten punkt? Minus 4 i 3. Odległość tego punktu od początku układu współrzędnych oznaczamy literą r. Sinus kąta beta to współrzędna y tego punktu przez r, czyli 3 piąte. Kosinus beta to współrzędna x tego punktu przez r, czyli minus 4 piąte. Tangens beta to współrzędna y tego punktu przez jego współrzędną xową, czyli minus 3 czwarte. Jak myślisz, skąd biorą się minusy w wartościach cosinusa i tangensa kąta beta? Do obliczenia wartości tych funkcji trygonometrycznych wykorzystywaliśmy współrzędne punktu znajdującego się na ramieniu kąta beta. Należy pamiętać, aby kąt był dobrze narysowany, czyli jego wierzchołek leżał w początku układów współrzędnych, jedno ramię pokrywało się z osią x, a drugie było w drugiej ćwiartce układów współrzędnych. Skoro ten punkt znajduje się w drugiej ćwiartce układów współrzędnych, to jego współrzędna xowa jest ujemna. Kosinus to x przez r, a tangens to y przez x. r to odległość tego punktu od początku układów współrzędnych. Odległość jest zawsze liczbą dodatnią. Iloraz liczby dodatniej i ujemnej jest zawsze ujemny. Współrzędna y tego punktu jest dodatnia więc iloraz liczby dodatniej i ujemnej jest także ujemny. W analogiczny sposób można obliczać wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta nawet większego od 180 stopni. Widzisz kąt prosty współrzędnych, którego punktu potrzebujemy, aby obliczyć sinus, cosinus i tangens 90 stopni w układzie współrzędnych. Potrzebujemy współrzędnych punktu, który znajduje się na tym ramieniu. Na przykład tego. W tym przypadku łatwo je odczytać. Wynoszą 0 i 4. Ten punkt jest, rzecz jasna, tylko jednym z wielu, które możemy wykorzystać. Wartości sinusa, cosinusa i tangensa będą identyczne dla wszystkich punktów leżących na tym ramieniu. Czego jeszcze potrzebujemy? Długości tego ramienia. Można łatwo odczytać, że długość tego odcinka to 4. Spróbuj teraz samodzielnie obliczyć sinus, cosinus i tangens 90 stopni. Sinus 90 stopni to współrzędna y podzielona przez długość ramienia czyli 4 podzielić przez 4, a to wynosi 1. Kosinus 90 stopni to współrzędna x podzielona przez długość ramienia czyli 0 przez 4, a to wynosi 0. A ile wynosi tangens 90 stopni? y przez x, czyli 4 podzielić przez 0. Ale czy można dzielić przez 0? No nie! Co to oznacza? Ano tyle, że tangens 90 stopni nie istnieje. Schowajmy te zapiski i zmieńmy miarę kąta na 180 stopni. Spróbuj samodzielnie wyznaczyć sinus, cosinus i tangens 180 stopni. Długość tego ramienia się nie zmieniła, wciąż wynosi 4. Zmienił się jedynie punkt, którego współrzędne odczytujemy do obliczenia wartości tych funkcji trygonometrycznych. Współrzędne naszego nowego punktu to minus 4 i 0. Sinus 180 stopni wynosi zatem y przez r czyli 0 podzielić przez 4, a to wynosi 0. Kosinus 180 stopni to x przez r czyli minus 4 podzielić przez 4 a to jest minus 1. Tangens 180 stopni to y przez x, czyli 0 podzielić przez minus 4, a to równa się 0. Na koniec sprawdźmy, co się stanie, gdy zmienimy miarę tego kąta na 0 stopni. Zauważ, że w tym przypadku ramiona kąta się pokrywają. Długość każdego to 4. Potrzebujemy jeszcze współrzędnych punktu znajdującego się na końcu ramienia. W tym przypadku nie ma znaczenia którego, bo przecież się pokrywają. Odczytaj je samodzielnie i oblicz sinus, cosinus i tangens 0 stopni. To 4 i 0. Długość ramienia, czyli r, to 4. Sinus 0 stopni to y podzielić przez r, czyli 0 podzielić przez 4, a to wynosi 0. Cosinus 0 stopni to x podzielić przez r, czyli 4 podzielić przez 4, a więc 1. Tangens 0 stopni to y podzielić przez x, czyli 0 podzielić przez 4, a to jest 0. Warto zapamiętać wartości sinusa, kosinusa i tangensa dla 0, 90 i 180 stopni. Dzięki tej lekcji wiesz, że możesz obliczać sinus, cosinus i tangens również dla kątów większych niż 90 stopni, ale mniejszych niż 180 stopni. Wzory umożliwiające te obliczenia znajdują się na tablicy. Pamiętaj, że sinus dla takich kątów jest zawsze dodatni, a cosinus i tangens są zawsze ujemne. W tym dziale znajdziesz lekcje dotyczące funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej Pistacja TV.